Cześć! W zeszłym roku zatrzęsło rynkiem GSM, bo to pojawiło się widmo bankructwa Nokii, uznawanego przez wielu jako lider. Ale Finowie za sprawą serii Lumia podreperowali swoje finanse i chyba wracają do gry. Ogromnym sukcesem okazały się modele 820, który już miałem okazję zrecenzować, i model 920, którego sprawdzić zamierzam właśnie teraz. No to przekonajmy się, jakie są różnice pomiędzy tymi dwoma smartfonami i czy wyższy model rzeczywiście jest lepszy. Zapraszam do oglądania. Rodzina smartfonów z serii Lumia posiada dość specyficzny i oryginalny design, który dość jasno nakreśla producenta, a model 920 nie jest tu wyjątkiem, choć nie można Finom odmówić finezji i smaku, z jakim niewątpliwie została zaprojektowana Lumia 920. Sprzęt Nokii prezentuje się niezwykle estetycznie, dając uczucie urządzenia najwyższej klasy, i tak w rzeczywistości jest, bo monolityczna konstrukcja w dużej mierze została wykonana z trwałego poliwęglanu, przez co sprzęt nie wydaje się tandetny. Muszę pochylić czoła i uznać design Lumia 920 za bardzo udany, który na dodatek dostępny jest w 5 wariantach kolorystycznych. Uwagę należy także zwrócić na pięknie zaoblone linie, które nie tylko nadają wyglądu urządzenia, ale sprawiają również, że smartfon rewelacyjnie leży w naszej dłoni, choć do najmniejszych się nie zalicza i w pierwszym kontakcie jego wielkość nawet przeraża. Trzeba też zaznaczyć, że Finowie dość słabo zagospodarowali przestrzeń, skoro choćby S3 posiadające podobne wymiary ma większy ekran, a na domiar tego Lumia 920 nie jest lekka, wręcz można uznać ją za ciężką, dlatego docenią go jedynie osoby, które lubią czuć telefon zarówno w dłoni, jak i w kieszeni. A skoro poruszyłem kwestię ekranu, to Lumia 920 posiada wyświetlacz IPS o przekątnej 4,5 cala z rozdzielczością 768x1280 pikseli, co daje nam bardzo dobre zagęszczenie na poziomie około 332 pikseli na 1 cal. I rzeczywiście, muszę przyznać, że ostrość wyświetlanego obrazu jest, można powiedzieć, doskonała. Ponadto ekran korzysta z ulepszonego polaryzatora Clear Black, sprawiającego, że czerń jest niczym smoła, ale chylę czoła także dla kolorów, które są tak nasycone, że wyświetlacz może śmiało konkurować z najlepszymi AMOLEDami. I jakby tego było mało, Nokia dodała adnotację Pure Motion HD Plus, co w dużym skrócie oznacza podwyższony współczynnik odświeżania, co przekłada się na likwidację efektu smużenia przy przewijaniu tekstu, zdjęć, stron internetowych itd. Oprócz tego wyświetlacz posiada dość spory współczynnik jasności oraz kontrastu i na zewnątrz obraz nawet w silnym słońcu jest stosunkowo widoczny, ale bez rewelacji. Kąty widzenia mogłyby być nieco większe, ale nie uważam to za temat do narzekania, dlatego też za ekran daję punktów 8,5 na 10 możliwych. Dlaczego tak wysoko? Ano za sprawą czujników dotykowych, bo w życiu nie spotkałem się z lepszymi. Ich precyzja i szybkość reakcji są zwyczajnie imponujące, a umysł wręcz gotuje się, kiedy dołożymy do tego informację, że telefon można obsługiwać w dowolnych rękawiczkach, a nawet długopisem czy jakimś innym przedmiotem. Krótko mówiąc, rewelacja. Do tego powłokę ochronną pełni szkło Gorilla Glass 2, które jest mało podatne na zadrapania, ale nie jest niezniszczalne. A jeśli dołożyć do tego spadziste krawędzie szklanej tafli, chyba jednak przyznam pełną dziesiątkę. Oczywiście pod szklanym frontem kryje się nieco więcej rzeczy i tak pod ekranem znajdziemy tradycyjnie 3 świetnie działające przyciski dotykowe, które mają standardowe funkcje wymagane przez system Windows Phone 8. Podobnie zresztą jak elementy nad wyświetlaczem, czyli dobrze działający czujnik zbliżeniowy oraz pomiaru światła, a także głośnik rozmów telefonicznych, który jakością nie wybija się niczym szczególnym, oraz całkiem dobrą kamerę do wideorozmów w jakości 720p. Profil urządzenia to pełny minimalizm, ale i tak widać, że do najchudszych 920 nie należy. Jeżeli chodzi o lewą stronę, to producent postanowił pozostawić ją niezagospodarowaną i wszystkie pozostałe przyciski przeniósł na prawy bok, gdzie znajdziemy regulację głośności, zasilania, który sprawnie usypia smartfon, i dwustopniowy spust aparatu, który także go aktywuje, i to bardzo szybko. W przeciwieństwie do zaoblonych bocznych ścianek, góra i dół są idealnie płaskie, co umożliwia nawet ustawienie Lumii w pozycji pionowej. W górnej partii odnajdziemy tackę na kartę microSIM, gdzie kryją się także numery seryjne urządzenia. Oprócz tego idealnie po środku widnieje standardowe gniazdo słuchawkowe, a tuż obok mikrofon, który rewelacyjnie wygłusza dźwięki zewnętrzne podczas rozmów. Dolny fragment to port micro USB, a po jego lewej dobry mikrofon, zaś po prawej wydajny głośnik. Widoczne są tam jeszcze dwie śrubki, które moim zdaniem nadają lekkiego charakterku i mówią: hej, to solidny sprzęt ręcznie skręcony, ale przy chwytaniu słychać lekkie skrzypienia, więc to taki tylko pic na wodę. Z tyłu odnajdziemy wyłącznie podwójną lampę LED-ową oraz aparat z optyką Carla Zeissa w charakterystycznej dla Nokii chromowanej oprawce,
I co ciekawe, Finowie sygnują go jako PureView, ale nie oznacza to 41-megapikselowej matrycy jak w modelu 808, bo recenzowana Lumia ma rozdzielczość jedynie 8,7 megapiksela. Więc skąd PureView? Z racji optycznej stabilizacji obrazu, która umożliwia wykonywanie znacznie bardziej ostrych zdjęć przy słabym oświetleniu niż konkurencyjne produkty o zbliżonych parametrach. I powiem szczerze, że jakość fotografii stoi na bardzo wysokim poziomie i nie jedna małpka chciałaby robić takie zdjęcia. Aczkolwiek mam zastrzeżenia co do balansu i nasycenia kolorów, bo tu bywa różnie, od dobrego po przeciętne. Największym jednak utrapieniem okazuje się system łapania ostrości, który bywa bardzo zawodny. Pochlebne opinie o fotografiach nie sprawdzają się jednak w nagraniach, bo nawet jakość 1080p wygląda fatalnie, obraz nie ma szczegółowości, bywa nieostry, a jedynym atutem jest dźwięk. Tył, w przeciwieństwie do niedawno recenzowanego modelu 820, to typowy nierozbieralny monolit, który pokrywa warstwa błyszczącego poliwęglanu i choć materiał ten jest odporny na uszkodzenia, to lepiej chuchać na zimne, bo rysy prędzej czy później mogą się pojawić. A gdybyśmy mogli zajrzeć do środka, to znaleźlibyśmy akumulatorek litowo-jonowy o pojemności 2000 mAh, ale nie mogę powiedzieć, że dzięki niemu Nokia może działać długo bez ładowania. Bo tak naprawdę wyniki w testach są dość mocno przeciętne, a w normalnym użytkowaniu smartfon wymaga dostarczenia źródła zasilania przynajmniej raz na dobę. No ale za sprawą wbudowanego systemu bezprzewodowego ładowania możemy dokupić sobie taką oto podkładkę, którą możemy przyozdobić w poduszeczkę i na taką kombinację można zwyczajnie rzucić Lumię, aby rozpocząć proces ładowania. Fajna sprawa, bo czas uzupełnienia energii w akumulatorku nie jest jakoś wydłużony i średnio przybywa 1% baterii na 2 minuty. Niestety na tym koniec różnic, bo Lumia 920 nie różni się znacząco od modelu 820 pod względem specyfikacji, bo posiada dokładnie taki sam procesor Qualcomm MSM8960 z dwoma rdzeniami Krait o taktowaniu 1,5 GHz, którego wspomaga także układ graficzny Adreno 225 oraz 1 GB pamięci RAM. I tak naprawdę podstawową różnicą jest ilość wbudowanej pamięci, gdyż w 920 otrzymujemy 32 GB, z czego niecałe 27 dostępne jest dla użytkownika i nie ma mowy o rozszerzeniu kartą pamięci, co niewątpliwie jest minusem. Dlatego trudno doszukiwać się różnicy w wydajności działania systemu, choć ta jest znakomita, tym bardziej, że oba smartfony działają w oparciu o Windows Phone 8, a ten, jak zapewne wiecie, jest systemem nastawionym na identyczny wygląd i praktycznie w każdym urządzeniu interfejs wygląda tak samo. Choć Nokia z racji bliskiej współpracy z Microsoftem ma nieco większe pole do modyfikacji i dodaje kilka aplikacji od siebie, ale trudno nazwać to ingerencją w interfejs, który, co tu dużo mówić, jest bardzo prosty, ale to jest jego zaleta, bo przecież nie każdy potrzebuje setek programów zmieniających funkcjonalność systemu, a sama podstawa jest zadowalająca. Oczywiście nie będę po raz kolejny narzekał, że ekran odblokowania nie posiada skrótów do programów, czy też omawiał zasady działania pulpitu z aktywnymi kwadratami, którymi możemy sobie dowolnie żonglować, jeżeli chodzi o kolejność ustawienia czy ich wielkość, albo to, że menu aplikacji to zwyczajnie prosta lista lub że multitasking jest lekko przekłamany i aplikacje tak naprawdę nie działają w tle. Miałem o tym nie mówić, no bo chyba nie ma sensu kolejny raz przekopywać systemu Microsoftu. Niemniej jednak nie mogę przemilczeć chyba jego największej wady, czyli brak odpowiedniego dostępu do plików zapisanych w wewnętrznej pamięci, bo nawet wrzucenie sobie dokumentów biurowych nie pozwoli na ich od tak odczytanie w pakiecie Office, który oczywiście otrzymujemy wraz z systemem. Podobna sytuacja tyczy się książek elektronicznych, bo tak na dobrą miarę to producent nie daje nam nawet dedykowanej do tego aplikacji. A szkoda. Natomiast otrzymujemy wachlarz innych przydatnych narzędzi, jak dla przykładu mapy z systemem nawigowania, które działają również w trybie offline. Ale w zachwyt raczej trudno popadać, bo choć algorytm wytyczania tras nie jest najgorszy, to użytkownik nie dostaje zbyt wielu opcji. Znacznie bardziej rozbudowany jest program o nazwie Miasto w obiektywie, który wykorzystuje GPS oraz aparat do pokazywania nam lokalizacji różnych miejsc na ekranie smartfona i działa to zaskakująco dobrze. Standardowa galeria zdjęć pozwala nie tylko na przeglądanie fotografii z pamięci urządzenia, ale także z serwisów internetowych, a ich przeglądanie jest bardzo przyjazne dla użytkownika, choć opcji edycji jest wyjątkowo mało. Nokia chciała to nadrobić i daje nam kreatywne studio, ale nazwa zupełnie nie oddaje marnych możliwości programu. Swoje 3 grosze Finowie dorzucają również w odtwarzaczu muzycznym, w którym dodają Radio Mix, pozwalający na streaming określonych utworów muzycznych, które tymczasowo można zapisać w pamięci. Choć 920 nie posiada wbudowanego radia, to odtwarzacz muzyczny jest jak w każdym Windowsowym smartfonie. I ja osobiście za nim nie przepadam, podobnie jak za dźwiękiem, jaki oferuje Lumia, bo choć jest głośno,
to niezbyt miło dla ucha. Zaskoczony natomiast jestem odtwarzaczem filmów, bo okazuje się, że Lumia 920 obsługuje praktycznie każdy popularny format i bez problemu radzi sobie z jakością 1080p, zaś jakość obrazu jest naprawdę znakomita. W kwestii gier także jest poprawa, bo w sklepie Microsoftu można odnaleźć już coraz więcej ciekawych tytułów, które mogą wyciągnąć siódme poty z Lumii. A ta bez bicia doskonale sprawdza się jako konsola do gier, głównie oczywiście za sprawą rewelacyjnych funkcji dotykowych, które także przydają się podczas przeglądania witryn internetowych, a przeglądarka Microsoftu zachowuje się niczym sprinter na sterydach, bijący rekordy w szybkości generowania treści. Duży plus w tym temacie. Nic odkrywczego nie mogę powiedzieć o kliencie pocztowym, który oczywiście posiada odpowiedni tryb segregacji, a całość jest bardzo czytelna. Podobne odczucia ma w kwestii huba z wiadomościami, który zapewnia dobry komfort działania, bo SMS-y zapisane są w przejrzystych wątkach z ładnie odseparowanymi chmurkami, zaś wirtualna klawiatura, cóż, to narzucone rozwiązanie Microsoftu jak w każdym smartfonie z Windows Phone, ale nie można powiedzieć, aby było mało komfortowe w użyciu. Hub kontaktowy to nie tylko prosta i przejrzysta lista osób z numerami i adresami, bo ponadto jest świetny rozwiązaniem dla osób uwielbiających posiadać dostęp do informacji z serwisów społecznościowych. Jeśli zaś chodzi o jakość połączeń telefonicznych, to oceniam je bardzo pozytywnie, bo w testach nie miałem przypadku zerwania czy zakłóceń podczas rozmów, a na dodatek jest dość głośno. Lumia 920 można uznać za brata bliźniaka modelu 820, ale są to bliźniaki dwujajowe, bo choć posiadają ten sam procesor i system operacyjny, to recenzowany smartfon moim zdaniem jest znacznie bardziej atrakcyjny pod względem wizualnym. Do tego jest cięższy i większy, ale to raczej trudno uznać za atut, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że przekątna ekranu urosła tylko nieznacznie. Ale cieszy bardzo dobra jakość wyświetlanego obrazu, no a funkcje dotykowe zasługują na oklaski. Do tego bardzo dobry aparat oraz możliwość bezprzewodowego ładowania akumulatorka. No ale tak poza tym, to chyba wszystko, no bo co, większa przestrzeń na dane bilansuje się z brakiem możliwości rozszerzenia pamięci. A cała reszta, prócz ceny, jest taka sama. Podsumowując, Lumia 920 to dobry, wręcz bardzo dobry smartfon, ale trudno popadać w zachwyt. Niemniej jednak, jeżeli ktoś poszukuje czegoś na Windows Phone 8 i jest świadomy ułomności tego systemu, przy jednoczesnej informacji, że posiada on bardzo intuicyjny interfejs, no to Lumia 920 nas nie zawiedzie. A z mojej strony to już wszystko. Do usłyszenia. Mam nadzieję, że recenzja dała Wam odpowiedni obraz fińskiego produktu, a jeśli chcecie zobaczyć wyniki testów czy przykładowe zdjęcia z Lumii 920, to odsyłam Was do linku z opisu tego filmu. To do miłego!